Pierwszy dwurzędowy siewnik zbożowy został skonstruowany już na początku XVIII stulecia. Później przez wieki konstrukcja była udoskonalana. Jak wygląda dzisiaj i jak jest produkowany siewnik zbożowy? Aby się o tym przekonać, odwiedzamy Agromasz, jednego z czołowych producentów maszyn rolniczych w Polsce. Gotowi? Zaczynamy! Wszystko zaczyna się w dziale konstrukcyjnym, gdzie w ciągu roku projektuje się kilka modeli. Wprowadzane są też ulepszenia wytwarzanych już maszyn. Z gotowym projektem można rozpocząć produkcję. Czas więc na wycinanie blach. Z automatycznego magazynu pobierane są arkusze i dostarczane na stanowisko cięcia laserem. W ten sposób powstają wszystkie płaskie elementy siewników, między innymi talerze redlicy czy części ramy głównej. W niektórych blachach, na przykład elementach skrzyni, wykonywane są przetłoczenia, które wzmacniają jej konstrukcję. Następnie wycięte elementy trafiają do pras krawędziowych. W tym samym czasie w hali obróbki skrawaniem w ruch idą centra obróbcze CNC. Z magazynu pobierane są i przycinane, między innymi stalowe pręty. Które następnie przekazywane są do dalszej obróbki. Tak powstają między innymi piasty do siewników. Pierwsze wrzeciono toczy kształt, drugie zaś wierci i gwintuje otwory. Tutaj z kolei widzimy obróbkę redlicy, czyli elementu odpowiedzialnego podczas siewu za tworzenie w ziemi odpowiednio głębokiej bruzdy. Frezowana jest powierzchnia, wiercone i gwintowane są otwory pod śruby mocujące. Jej najważniejszą częścią jest talerz. Tu powstają jego osie, za pomocą dwóch wrzecion równocześnie. Na giętarce wyginana jest rurka, przez którą materiał siewny podawany jest do gleby. Natomiast na wtryskarce przygotowuje się koło kopiujące redlicy. To ono zasypie nasiona i ugniecie ziemię. A ta wielka maszyna to obrabiarka bramowa, która produkuje m.in. narzędzia do innych maszyn niezbędnych w procesie produkcji. Tymczasem w dziale profili stalowych wycinane są laserowo elementy konstrukcyjne siewnika, które trafiają potem do spawania. Tak powstaje przede wszystkim rama, ale widzimy tu także pokrywę skrzyni. Za pomocą automatów spawalniczych łączone są redlice. Czas na talerze, które trafiają do obróbki cieplnej. Robot umieszcza je w maszynie ostrzącej, a potem przekazuje do pieca. Tutaj detal jest wygrzewany w temperaturze 900 stopni Celsjusza. Następnie umieszcza się go w prasie, gdzie nadawany jest mu ostateczny kształt. Odpowiednio wzmacniane są także inne części, które będą pracować w ziemi. W specjalnych piecach odbywają się procesy hartowania olejowego i nawęglania. Agromasz to jeden z nielicznych producentów w Europie, który stosuje nawęglanie. Potem detale umyte i wyczyszczone wędrują do laboratorium, gdzie poddawane są próbie twardości. Po śrutowaniu większych detali i myciu chemicznym mniejszych, ich powierzchnia jest przygotowywana do malowania proszkowego. To nie tylko kwestia estetyki, ale także zabezpieczenia antykorozyjnego. Do malowania maszyn w Agromasz używane są zazwyczaj dwa kolory, czerwony i zielony. Tak przygotowane części trafiają do montażu.
Z magazynu wysokiego składowania pobierane są komponenty zamówione u zewnętrznych dostawców, czyli m.in. elektronika i napędy. Teraz można już złożyć całą maszynę. Najpierw montowana jest skrzynia nasienna. Potem dokładane są kolejne elementy, jak na przykład belki regulujące docisk. Uzbraja się napęd automatów siewnych, instalację hydrauliczną i oświetlenie. Na koniec zakładane są redlice, stopkowe lub talerzowe. Wszystko zależy od rodzaju siewnika, bo oprócz zbożowych produkuje się tu również maszyny do rzepaku i kukurydzy. W sumie w fabryce Agromasz produkuje się 6000 maszyn rolniczych rocznie.